Szczęść Boże, coś wam powiem. Słowa pewnej legendy o chłopaku, który chciał mieć wyścigowego konia i wziąć udział w zawodach, opisują jego zapał. Ciężko pracował, by zdobyć tego ogiera. Później ciężko pracował, by nauczyć się jeździć. Może wszyscy się z niego śmiali. Padło tam jedno zdanie, które brzmi: nikomu nie wolno drżeć przed tym, co nieznane. Każdy jest w stanie osiągnąć to, czego pragnie i to, czego mu potrzeba. Aby to zrealizować, potrzebna jest odwaga. Natomiast Jezus dziś mówi: nie bójcie się ludzi. Ewangelia w wielu momentach odwołuje się do tego zwrotu, a szczególnie w chwilach, które są ważne. To taka pozytywna zachęta. Jest to zaproszenie, by trwać w autentycznej nadziei, zwłaszcza przy trudnościach i przeciwnościach. Czy to oznacza, że niczego nie mamy się bać? Mądrość ludowa mówi, że tylko głupcy się nie boją. Czyż głupotą dziś nie jest wiara w Boga według świata? Przecież jest tyle innych alternatyw, że Bóg nie jest potrzebny. Czarna mafia nie będzie nam mówiła, co mamy robić albo czego nie robić. Niech zajmą się porządkami w swoich szeregach. Jezus mówi: do każdego więc, który się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. To słowa o lojalności w trudnościach, jakie czekają wierzących. I to cena ewangelizacji. Nie ma nic za darmo. A to, co mnie mało kosztuje, staje się mało warte w moich oczach. Łatwo przyszło, łatwo poszło, zwykło się mówić. Wiara jednak nie jest mało warta. Ona nie ma ceny, za którą możemy ją nabyć. Chcąc żyć wiarą, potrzebujemy odwagi, by jednocześnie wzmacniać wiarę do odważnego życia. I to jest paradoks, przed którym każdego dnia stajemy. Bo chcąc być świadkiem, musimy mierzyć się z przeciwnościami. A chcąc mierzyć się z przeciwnościami, musimy wierzyć, że nasze życie ma sens. Mówi się, że marzenia trzeba spełniać, inaczej pozostaną tylko marzeniami. Tym samym życie należy przeżywać, inaczej będzie tylko wegetacją. Nie da się żyć bez lęku, bo on nam pokazuje, że walczymy. Wiedząc, że lęk jest narzędziem złego ducha, musimy trzymać się Boga, dla którego ważniejsi jesteśmy niż para w rubli. Bo ten, który wie, jaka liczba włosów jest na mojej głowie, wie, ile jesteśmy warci. Nasza wartość jest ogromna. Kiedy dziś wspominamy świętych męczenników z Międzyrzecza, widzimy największe świadectwo przynależności do Boga, którego nie wyparli się wobec tortur i śmierci. Kościół nieustannie zaprasza nas, byśmy ciągle odkrywali w sobie męstwo i odwagę, byśmy stawali się uczniami Jezusa, wiedząc, że On podąża przed nami i wspiera nas, by lęk nie zdominował naszego życia. Może wydaje ci się, że w życiu duchowym nie jesteś jakimś gigantem, orłem na niebie, którego inni mogą z ziemi podziwiać, ale jesteś jak ten wróbelek. Pamiętaj, Bóg dostrzega także ciebie, bo przecież dostrzegał nawet wróble, które wydają się nic nieznaczące. Jedyną bojaźnią, jaka w nas gości, niech będzie tylko bojaźń Boża, która jest darem Ducha Świętego. Niech będzie w nas ten lęk przed utratą więzi z Bogiem. Nie bójcie się, co macie mówić, nie bójcie się, co macie robić. Duch Pana pomoże wam w tym momencie, kiedy będzie taka potrzeba. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.